Nasze oczekiwanie było takie, że zakończymy IPO sukcesem, czyli liczyła się z naszego punktu widzenia sprzedaż naszego całego pakietu, który posiadaliśmy, po jak najwyższej wycenie. I te wszystkie rzeczy z elementem takim, który się tylko dwa razy w historii giełdy warszawskiej wydarzył, kiedy cena maksymalna została podwyższona, zakończyliśmy te dwa elementy dostarczone zostały sukcesem. Jeżeli chodzi o sam proces, no to klasyczny proces przygotowania spółki na rynek publiczny. W naszych działaniach oczywiście takie prace podejmujemy dużo wcześniej niż spółka zaczyna pisać prospekt. Także w przypadku Dino to były działania nie tylko organizacyjne, ale po stronie przygotowania zarządu do współpracy z rynkiem giełdowym i współpracy z inwestorami giełdowymi. Także to był proces, można powiedzieć, trzyletni, który obejmował przygotowanie i ten finalny proces przygotowania prospektu i upublicznienia spółki, który trwał kilka miesięcy.